Witam w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj słuchajcie polski, dzisiaj po polsku będę mówić. Dawno tutaj tak nie opowiadałam różne rzeczy, a dzisiaj chciałabym się skupić na temacie pod względem hejtu i pod względem takiego porównywania się do innych, takiego co oni pomyślą o nas, na. Każdy wie o co mi chodzi, każdy ma takie myśli, więc bez przedłużania zaczynamy dzisiaj z odcinkiem. Chciałam ten odcinek już tak naprawdę bardzo dawno nagrać, zainspirowała mnie jedna osoba, która do mnie napisała, w sumie dużo osób do mnie zawsze pisze na ten temat, ale jedna osoba tak naprawdę mnie mocno dotknęła, ponieważ właśnie chciała stworzyć swój własny kanał na YouTubie, napisała ta osoba do mnie na Instagramie. Nie wiem, czy ta osoba chciała stworzyć kanał na YouTubie, ale się boi, co inni pomyślą, boi się o właśnie opinii innych. I tak naprawdę takie kluczowe rzeczą, którą mogłabym powiedzieć, to jest obejrzenie tego filmu. Tutaj będę wstawiać, będę teraz jakby mówić i wstawiać właśnie ten film, który był bardzo popularny na TikToku już bardzo dawno. I też ten film postawił mnie w takiej pozycji, że nagle tak bardziej rozmyślałam na temat właśnie tego świata i to, że tak naprawdę my jesteśmy dosłownie jedną jakby cząstką, jakby i tak wszyscy później umrzemy i naprawdę jakby nikt o was tak naprawdę zbytnio nie myśli. Nie powinna cię obchodzić w ogóle opinia innych, patrząc na ten film. Bo tak naprawdę jest nas jakby tak dużo, dzieje się tyle rzeczy, każdy ma swoje życie, więc nie obchodzi go tak naprawdę tak trochę twoje życie. I druga rzecz, która mnie zainspirowała do nagrania tego filmu, było właśnie wczoraj, poszłam jakby na takie przejście się po rynku. No i słuchajcie, tam był taki pan, który przepięknie grał na pianinie, jakąś tam Amelię. Sugar Plum z Nutcracker, z Dziecka do Orzechów. Kiewiecie znane, fajne piosenki. Another Love. Wszyscy tak, wiecie, się zebrali w kółku. No i widziałam, że tam były takie dwie małe dziewczynki, które jakby zaczęły tańczyć. I zauważyłam, że jak jesteśmy dziećmi, jak jesteśmy bardzo mali, to w ogóle nas nie obchodzi, co inni myślą. Robimy to, co jakby czujemy, mówimy to, co czujemy, i to jest też fajne, bo te dzieci są takie zawsze otwarte i po prostu mówią to, co czują, a nie mówią to, co jakby zostało nam wpojone, nie mówią to, co nie wiem. Ktoś inny myśli, nie mówią takich rzeczy, żeby się podpasować do innych, do jakby do społeczeństwa. Zauważyłam, że po prostu my już jak tacy trochę bardziej dorośli ludzie, można powiedzieć, no niż takie małe dzieci, my już tak wchodzimy w taką głębsze rozmyślania, typu co inni pomyślą, co inni pomyślą, co inni pomyślą. Czyli taki jakby, wiecie, normalny człowiek, który już jest dorosły, raczej by nie wszedł do tego kółka, gdzie ten pan gra i sobie zaczął tańczyć, bo by pomyślał, o Jezu, co inni by pomyśleli. A takie właśnie małe dzieci w ogóle się tym nie przejmują i one po prostu tańczą i korzystają tak naprawdę z życia. Zawsze się znajdzie ktoś, komu się po prostu nie przypodobaliśmy, ale może pytanie jest takie, czy ty lubisz wszystkich? Czy wszystkich ty jakby uwielbiasz i chciałbyś się z nimi przyjaźnić? No nie, zawsze się znajdą takie osoby, gdzie jednak jakby czujemy, że to nie jest ten sam vibe. I jakby to jest okej. I to, że ty jakby nie lubisz kogoś, jest okej. Nie musimy wszystkich lubić, tak? Nie musimy wszystkich kochać. I te osoby tak samo nie muszą cię lubić, więc jakby po co cię obchodzi opinia innych? Po co obchodzi cię to, że wszyscy muszą cię lubić, skoro ty i tak nie lubisz wszystkich? Wiecie, o co chodzi? Ja się też z tym załapałam, bo kiedyś też właśnie miałam takie, że o Jezu, wszyscy muszą mnie lubić, muszę być super, muszę się dopasować do każdego takiego właśnie społeczeństwa. Ja też dużo razy zmieniałam szkołę, dużo razy zmieniałam przedszkole, więc ja jestem taką osobą, że ja umiem się dostosować do naprawdę jakby każdego grona. I zauważyłam, że czasami przez to też można stracić siebie, ponieważ tak chcemy się dopasować, tak chcemy właśnie się jakby tak naprawdę podlizać innym, żeby każdy nas lubił, i przez to tracimy swoją wartość. I na przykład ktoś na przykład powie, ja lubię ten typ muzyki, a ty masz takie, że no nie podoba ci się ten typ muzyki, ale powiesz, że lubisz, żeby po prostu ta osoba cię lubiała. Coś w tym stylu, mam nadzieję, że rozumiecie. I na pewno każdemu to się tak zdarzyło, wiecie, że czasami po prostu trzeba było skłamać, żeby jakby być w tym fajnym gronie przyjaciół. To potem się okazuje, że jakby to w ogóle nie miało sensu, bo zatraciłeś siebie, nie jesteś sobą, a najważniejsze jest to, jak ty sobie sam sobą się czujesz. I tak naprawdę, jeśli ty masz tą swoją wartość i ty znasz tą swoją wartość, to ludzie tak naprawdę po co mają jakby o tobie mówić?
jakieś złe rzeczy, skoro ty jakby wiesz, znasz swoją, no po prostu wartość, znasz siebie. I po prostu zauważyłam, że osoby, które są tak pewne siebie, to ludzie się boją o nich rozmawiać w zły sposób. Czyli jeśli ty znasz swoją wartość, to od razu ludzie poznają twoją wartość. Jeśli ty jakby w siebie nie wierzysz, to ludzie na pewno w ciebie nie uwierzą, no jakby na dłuższą metę. Więc przede wszystkim najważniejsze, co musisz jakby zacząć przed takim jakby przełamaniem się na temat opinii innych, na temat hejtu, to jesteś sam ty, czyli właśnie takie przestawienie swojego myślenia, że najważniejsza opinia jest tutaj, że jakby to twoja opinia jest najważniejsza, że ty znasz swoją wartość, że ty wiesz, co lubisz, co nie i wiesz, że możesz mówić po prostu szczerze o swoich uczuciach, o swoich pasjach, o swoich zainteresowaniach. I właśnie tak naprawdę najlepsze jest znalezienie w tym momencie osób, które są jakby nie oceniają cię. Jakby takie, wiecie, fałszywe osoby, żeby właśnie od nich tak trochę uciec. Jeśli jakby ty znasz swoją wartość, to ty wiesz, że po prostu takie osoby nie zasługują na twój czas. Od razu możesz sobie zrobić wielką kalkulację, z kim chcesz się zadawać, z kim nie. Po co masz marnować życie i zastanawiać się, co inni pomyślą? Po co? Jakby to jesteś ty i to ty robisz to, co chcesz robić. To jest twoje życie, mamy życie tylko jedno. Nie wiadomo, co jest po śmierci. Może być tak, że na przykład nic nie ma i co? I jakby potem będziesz miał takie, o kurde, jakby mogłam zrobić to, to, to i to, no ale myślałem o innych. Jeśli właśnie teraz jesteś na przykład w szkole, nawet podstawowej, w liceum, na studiach, to tak naprawdę tylko wartościowe osoby z tobą zostaną na całe życie. A zazwyczaj te wszystkie, wiecie, takie przyjaciele odchodzą po prostu, mają swoje zainteresowania, was jakby tak naprawdę te osoby już nie obchodzą, wy ich nie obchodzicie, więc to jest takie, wiecie, że jakby przez całe życie po prostu myślimy, co inni pomyślą, a tak naprawdę nie myślimy, co ty chcesz. I właśnie pod względem na przykład YouTube'a, czemu nie spróbować? Jakby zaryzykuj, po prostu zaryzykuj i zobacz, jakby dużo osób do mnie pytało na przykład, o Nina, słuchaj, bo ja w ogóle tutaj ćwiczę balet, ja bym chciała być w szkole baletowej, ale nie wiem, czy się dostanę. Słuchajcie, ja też nie wiem, czy się dostaniesz, ale czemu nie chcesz spróbować? Jakby to właśnie o to chodzi w tym, żeby po prostu spróbować i wtedy dowiesz się, bo wtedy masz dwie opcje, dostaniesz się, nie dostaniesz się. A jak nie spróbujesz, to masz tylko jedną opcję, czyli że się nie dostaniesz. Tak samo ja na przykład tutaj aplikowałam do tej szkoły w Monachium i miałam opcję, dostanę się, nie dostanę się. Miałam dwie opcje, oni mogli wybrać, czy się dostanę, czy nie. A gdybym nie aplikowała, bo bym pomyślała, a ja tutaj nie zasługuję, żeby tutaj być, ja jestem beznadziejna, ja nie znam mojej wartości, ja no po prostu nie powinnam tutaj być, no to mam tylko jeden punkt, że się po prostu nie dostanę, na przykład, że no bo nie będę zdawać, nie zaaplikuję, no to od razu po prostu tam nie będę, tak? No to czemu nie spróbować? Na przykład Erasmus i ty masz takie, że o Jezu, ale bym chciał pojechać gdzieś za granicę za darmo, super pomysł, ale na pewno się nie dostanę, tyle osób się zgłasza. Trzeba zmienić te myśli z nie dostanę się na spróbuję po prostu. Że coś mi się nie uda, na spróbuję i zobaczę, czy mi się uda, czy nie. I wtedy macie, wiecie, dwie opcje, więc to właśnie o to w tym chodzi. Czyli jeśli myślisz, o, chciałabym stworzyć właśnie kanał na YouTubie, to jest właśnie o tej dziewczynie, która do mnie napisała, że chciałabym stworzyć kanał na YouTubie, ale nie wiem, co inni o mnie pomyślą. Nie spróbujesz, nie dowiesz się. I to właśnie o to w tym chodzi. I właśnie przede wszystkim tak naprawdę ludzie sukcesu odnieśli sukces dzięki temu, że wiedzieli, co chcą robić i nie zważali na opinie innych. Tak jak po prostu małe dzieci, które robią co chcą i jakby żyją po prostu swoim życiem i cieszą się życiem i dla nich to jest nieważne, czy na przykład ktoś się z nich śmieje, czy nie, bo one wiedzą, że jest super i na przykład im to się podoba, że sobie potańczą w kółku, gdzie wszyscy się na nich patrzą. Teraz może tak o hejcie, gdzie już naprawdę się z tym spotkamy, czyli na przykład właśnie stworzyliśmy kanał i on na przykład się źle przyjął, na przykład dostaliśmy dużo hejtu. Ja mogę powiedzieć szczerze, że ja ten kanał robię tak naprawdę trochę dla siebie. Oczywiście dla innych, chciałabym innych zainspirować, chciałabym przekazać to, co ja wiem aktualnie, chciałabym właśnie się podzielić tym wszystkim, ale też czasami po prostu moje filmy są tak naprawdę ważne dla mnie. Chciałabym po prostu, ja traktuję ten kanał jako
trochę taką pamiątkę, jakby zaczynałam jak byłam mała, zaczynałam jak doszłam do szkoły baletowej, ja miałam wtedy jakieś 11 lat, 12, a teraz aktualnie zaraz mam 18 lat i wiecie, to jest takie duże development i po prostu tak mogę sprawdzić, jak właśnie dorastam i to jest wielka pamiątka dla mnie. Jeśli na przykład spotkacie hejt, powinieneś się poddawać, powinieneś dalej walczyć i taki na przykład właśnie założyciel Apple'a, tak? Czyli wielka korporacja, dużo pieniędzy, bardzo dużo pieniędzy, przecież on sam został wylany, można powiedzieć, ze swojej firmy. Okay. Jakby, tak? Czyli może, no ale to było takie już stoczenie się naprawdę, a podniósł się i wiecie, jakby wielkie rzeczy osiągnął i Apple jest teraz no, ogromną korporacją. Więc no, po prostu się nie można poddawać, jakby no właśnie on zaczynał po prostu tworzyć to wszystko w swoim garażu. To nie chodzi, czy mam pieniądze, czy mam możliwości takie właśnie finansowe. Po prostu zacznij, robić to, nie zważaj, co inni pomyślą, bo tak naprawdę zazwyczaj hejt jest dlatego, bo ktoś ci zazdrości. Ludzie, którzy hejtują, na przykład właśnie w social mediach, specjalnie poświęcają swój czas, żeby cię zhejtować. Jakby ich prywatny czas. Oczywiście trzeba oddzielić hejt od konstruktywnej krytyki, ponieważ konstruktywna krytyka może coś, też coś do ciebie wnieść, ale przede wszystkim po prostu musisz się zastanowić, dlaczego to robisz. I to jest najważniejsze pytanie, które sobie zadasz samemu, dlaczego to robisz, dlaczego stworzyłeś kanał na YouTubie, dlaczego chcesz aplikować na Erasmusa, dlaczego chcesz coś zrobić, coś innego, chcesz wyjść ze swojej strefy komfortu i chcesz po prostu coś osiągnąć. No dlaczego chcesz coś osiągnąć? No bo chcesz to osiągnąć, tak? Ja w sumie nigdy tak z takim wielkim hejtem w sieci się nie spotkałam. Zazwyczaj to były takie miłe komentarze, za co bardzo dziękuję i bardzo doceniam. I to też taką daje motywację w ogóle do tworzenia. Więc tak jakby pod względem tego nie mogę się tak trochę wypowiedzieć, jeśli chodzi właśnie o hejt w social mediach. Ale oczywiście, że spotkało mnie hejt w normalnym życiu, jakby rozmowy za plecami, były różne takie właśnie dziwne sytuacje, było różne takie obgadywanie i oczywiście ja to dalej pamiętam, co tam się działo, ale tak naprawdę właśnie wydaje mi się, że to tak trochę może być zazdrość, no bo jakby jaki może być inny motyw obgadywania kogoś innego, jakby masz swoje życie, to po co masz marnować swoje życie na obgadywanie kogoś? Zauważyłam to, że patrzcie, idziecie sobie na przykład na rozmowę z koleżanką na kawę, tak? No to będziecie chyba rozmawiać o swoim życiu, co się stało, co się wydarzyło, a nie o tym, że ktoś zrobił to i nie powinien tego zrobić i w sumie to w ogóle jest beznadziejna ta osoba. Jakby wiecie, że po co macie obgadywać kogoś, drugą osobę? Skoro jesteście wy we dwójkę, rozmawiacie sobie o czym chcecie, to po co macie rozmawiać o kimś innym? To co, wasze jakby życie nie jest ciekawe, żeby rozmawiać o waszym życiu? Ja się spotykałam z moimi koleżankami i gadałyśmy jakby o drugich osobach. Jakby czemu? Czemu my to robiłyśmy? Po co? I teraz aktualnie do mnie to doszło. I ja miałam takie, że girl, bo no nie oszukujmy się, każdy czasami może obgadać kogoś za plecami. Tak jakby no to jest taka troszeczkę normalne w naszym społeczeństwie, wydaje mi się. Ale jakby po to traci na to czas. I aktualnie nawet jak czasami ktoś, wiecie, ktoś chce ze mną tutaj pogadać na temat jakiejś drugiej osoby, ale w taki niemiły sposób, to ja zawsze odpowiadam, że słuchaj, jakby mnie to tak naprawdę trochę nie interesuje, niech robi ta osoba co chce, to jest jej życie, no załóżmy, nie wiem, to jest jej życie, to są jej pieniądze, to jest jej czas, mnie po prostu to nie obchodzi, ponieważ ja mam swoje życie, ja mam swoje pieniądze, ja mam swój czas, mam inne poglądy na przykład, i po prostu mnie ta druga osoba jakby nie obchodzi względem tego, wiecie, że zrobiła to i to, albo robi to i to. Jakby mnie po prostu to nie obchodzi, bo ja mam swoje życie. Coś w tym stylu. Mam nadzieję, że jakby rozumiecie, o co chodzi. Więc tak, więc podsumowując, zazwyczaj hejt wywodzi się z tego, że ktoś ci zazdrości. Tak, ja pamiętam, że przecież jak ja zaczynałam swój kanał na YouTubie tutaj, to też miałam jakby takie, wiecie, wyśmiewanie się u mnie w szkole, w klasie, że ha, 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 kanał na YouTubie masz, a teraz w sumie jakby wszystko ucichło, bo zauważyli, że jednak to się tak trochę rozwinęło, ten kanał, że jednak są osoby, które lubią mnie oglądać i że te osoby, które kiedyś mnie wyśmiewały, teraz jakby trochę można powiedzieć, podziwiają moją odwagę, że dalej to robię i podziwiają to, że właśnie w tym momencie, kiedy wszyscy mnie tak jakby, no nie powiem gnębili, bo to jakby nie było to coś w tym stylu, ale wiecie, że po prostu tak hejtowali,
no to jakby ja dalej to robiłam. I to wiecie, jak macie ten hejt, robicie dalej coś, to pokazuje się tym ludziom, że jakby wyznacie swoją wartość i was nie obchodzi opinia innych. I druga rzecz właśnie po prostu, tak jak mówię, ten film, który tutaj pokazałam z tego TikToka, naprawdę jest nas wiele, jakby nikogo nie obchodzi, co robisz i wszyscy tak umrzemy, więc mamy tylko tak naprawdę może jedno życie, więc wykorzystaj to na maksa. I dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję, że komuś może jakoś pomogłam, może jakoś tak rozstrzygnęłam właśnie te, wiecie, takie myśli typu czy pójść do szkoły baletowej, czy zdać do szkoły baletowej, tak czy nie. No girl, oczywiście, że zdawaj, no bo wtedy będziesz miała dwie decyzje, tak? Albo dostanę się, albo się nie dostanę. A jeśli się tego nie podejmiesz i nie pójdziesz do tej szkoły na rekrutację, to będziesz miała tylko, że no nie będziesz w tej szkole, tak? A tak to byś miała dwie możliwości. Więc mam nadzieję, że może komuś tutaj jakoś pomogłam w tym filmie. I zapraszam Was też na moje inne social media, gdzie link macie w opisie. I życzę Wam miłego dnia, miłego południa, miłej nocy, gdziekolwiek to oglądacie, kiedykolwiek to oglądacie. Pamiętajcie, walczcie o swoje marzenia, a ja Was ściskam mocno i do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaki, pa, pa!